Słuchajcie, jednak zdecydowałem się, że jeszcze podsumujemy sobie kwalifikacje. A dlaczego stwierdziłem? Dlatego, że na piątym miejscu tej kwalifikacji skończył Aleksander Zniszczył. Jego forma jest naprawdę, naprawdę niesamowicie mocna. Kwalifikacje piątkowe, szóste miejsce. Konkurs indywidualny kończy ostatecznie na szóstym miejscu. Dzisiejsze kwalifikacje kończy na piątym miejscu. Co oznacza to? Może konkurs też zakończy na piątym miejscu, a może nawet wyżej. Z tego powodu, że nie mamy w konkursie takiego zawodnika jak Daniel Huber, czy wczoraj czwartego Tomasa Lacknera. Życzyłem oczywiście Tomasowi Lacknerowi powodzenia, no ale niestety sytuacja jest jaka jest. Kwalifikacje wygrywa Mariusz Lindwik. Markus Eisenbichler dopiero na ósmym miejscu. Oj, mam wrażenie, że będzie działo się w konkursie indywidualnym. Na dziewiątym miejscu Peter Preutz. Na siódmym miejscu Gregor Deschwanden. Na czwartym miejscu Sander Vossan Eriksen. Czołowa trójka to Mariusz Lindwik, Halvor Egner Granerud i Ansel Lanišek. Ansel Lanišek rozdziela Norwegów. No, będzie się na pewno działo w tym konkursie, a więc warto go śledzić. Zachęcam Was do tego. Możecie to śledzić, go śledzić za pomocą Eurosportu albo TVP Sportu. Zachęcam Was do tego bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak reszta biało-czerwonych się spisała? No już patrzymy. Na 22 miejscu Maciek Kot. Na miejscu... Czemu mi się to nie przesuwa? O. Mamy 45, słuchajcie, zawodników w konkursie. Dlaczego? Dlatego, że cała kadra Austrii odpada. Odpadła cała kadra Austrii. Kwalifikowali się wszyscy Rosjanie. Najsłabiej z naszych reprezentantów na 35 miejscu Stefan Hula, na 32 miejscu Tomasz Pilch, na 29 miejscu mamy Jakuba Wolnego, na 24 Pawła Wąska i tak już wspominałem, na 22 miejscu mamy Macieja Kota, no i na 5 miejscu kwalifikacje kończy Aleksander Zniszczą. Życzymy mu tego, żeby powtórzył skok w konkursie, bo naprawdę udana była próba Aleksandra Zniszczoła. Skoczył on na odległość 128 metrów. Wygrywający kwalifikacje Mariusz Lindwik skoczył 133 metry, a więc naprawdę warto będzie oglądać ten konkurs. Ponoć w Niżnym Tagile wieje coraz mocniej, a więc może to być naprawdę ciekawy konkurs. I oczywiście trzymamy kciuki za Olka Zniszczoła.